Pierwszy strzał na bramkę Górnika Zabrze oddany przez naszych zawodników. W dalszym ciągu 1-0 prowadzi Górnik Zabrze. 22 minuta spotkania. Chwila przerwy w grze, spowodowanej oprawą. Na szczęście to mecz nieoficjalny, więc nie musimy kibicom zwracać uwagi na to, co dzieje się na trybunach. Jak komuś zostały maski po pandemii, to oczywiście może skorzystać, ale myślę, że już nikt przy sobie maseczek nie nosi. Chwilkę poczekamy, aż nam ten dym opadnie lub wzniesie się do góry, bo podziwiałem zawodników, że jeszcze w tym dymie potrafili zagrać piłkę do swoich kolegów z drużyny, bo faktycznie już z kilkunastu metrów nie było widać, kto jest w czerwonej, a kto w żółto-czarnej koszulce. Także chwilka przerwy nieoficjalnej. Poczekamy, aż nam się przejaśni na murawie i gramy dalej. Sędzia bez wątpienia, mimo że to mecz sparingowy, doliczy coś do ustalonych 30 minut pierwszej części spotkania. Przypomnę, że Górnik Zabrze prowadzi 1-0 po bramce w trzeciej minucie Michała Siplaka. Szanowni Państwo, myślę, że dziś nikomu taka przerwa w grze nie przeszkadza, bo to przecież wielkie święto piłkarskie w Rydułku Towar, a kibice, którzy często są krytykowani za taką oprawę podczas meczów ligowych, nie mogą doczekać się uznania. Także myślę, że wielkie brawa dla kibiców Korcizy, którzy przygotowali nam taką oprawę na stadionie w Rydułku Towar. Dym z rad świetnych odpływa. Widzę, że kieruje się gdzieś tam w kierunku ulicy Dama. Kierowcy będą zaskoczeni. Mam nadzieję, że wszystko dobrze na drogach się skończy. I myślę, że już za chwilę sędzia zawodów pana Adam Kuczera będzie w stanie wznowić dzisiejsze spotkanie. Zdobyła Puchar Polski. Kolejne spotkanie odbyło się na 50-lecie klubu Naprzód Rydułkowy. Było to 16 czerwca 1976 roku.
Mecz towarzyski Górnik Zabrze wygrał w wynikach 3-2. Wtedy autorami bramek byli Gruszka, Rosal, Agafa Górnika oraz Kowalczyk dla przodu. 26 stycznia 1998 mecz towarzyski Górnik Zabrze naprzód wygrał.